Kolejnym gościem w naszej wideorozmowie jest Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka Zdroju. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Pana redaktora. Panie burmistrzu, ta trudna sytuacja, w której znajdujemy się, zmienia się praktycznie każdego dnia. Wchodzą nowe rozporządzenia, wy jako samorządowcy na bieżąco reagujecie na to. Proszę na początek powiedzieć, jak wygląda sytuacja na terenie gminy Lądek Zdrój pod kątem danych, które otrzymujecie z sanepidu? Dane, które uzyskujemy z sanepidu, dotyczą całego powiatu, jeśli chodzi o ilość osób podlegających kwarantannie i u których stwierdzono zakażenie koronawirusem. Natomiast dostajemy imienny wykaz objęty kwarantanną z terenu gminy po to, żeby Straż Miejska i Policja mogły kontrolować to. Ja udostępniam te informacje Straży Miejskiej, żeby mogli kontrolować właśnie osoby podlegające kwarantannie. I codziennie ilość tych osób oraz wykaz ten, który otrzymujemy z sanepidu, zamieszczam na stronie internetowej, żeby mieszkańcy mieli cały czas kontrolę. Natomiast osoby objęte kwarantanną, tylko jest wykazywana ich ilość. Wczoraj na stronach internetowych gminy i na facebookowym profilu Kurort Lądek Zdrój pojawił się kolejny oficjalny komunikat właśnie z niezbędnymi informacjami dla mieszkańców. Tak, ja powiem szczerze, w zeszłym tygodniu nagrałem dość długi i obszerny materiał opisujący całą sytuację i te wszystkie wskazówki. Natomiast na drugi dzień go już zdjąłem, bo okazało się, że połowa informacji w nim zawartych była nieaktualnych. Sprawa jest tak dynamiczna, że nie w sposób jest aż tak na bieżąco być tym wszystkim, dlatego że no widzimy sami, co się dzieje, patrząc nawet na media wszystkie. Te informacje, które dostajemy codziennie, są bardzo wyrywkowe, bardzo szczątkowe. Jak na dzień dzisiejszy, powiem szczerze, że jako burmistrz nie widzę kompletnie w tym jakiegoś składu. Strasznie mnie to denerwuje, dlatego że sytuacji kryzysowej, jaką mamy aktualnie, powinny pewne, według mnie, struktury i nie tylko samorządowe, ale i też inne, być pozbawione pewnych elementów demokratycznych. Tu nie możemy bawić się w to, żeby sesję zwoływać 10 dni wcześniej czy 3 dni wcześniej, przygotować projekt uchwał i tak dalej. Te wszystkie te rzeczy są tak, już nie mówię o nauczycielach i o ich zajęciach przez zdalnych, te rzeczy tak szybko się zmieniają, że tutaj musi być naprawdę to na zasadzie bardzo mocnych i szybkich i sprawnych działań, a na dzień dzisiejszy ja mam wrażenie, że zostaliśmy sami. Dlatego, że na początku tak czekałem na jakąkolwiek pomoc i zaangażowanie być może jakichś służb, które bezpośrednio powinny być odpowiedzialne za to zaangażowane. Na dziś wydaje mi się, że wszyscy tak jak rozmawiamy z burmistrzami i z innymi, a spotykamy się codziennie o godzinie 10 i rozmawiamy, jakie mamy problemy, to praktycznie na dziś wygląda tak, że każdy z nas sama kupi sobie maseczki, płyny dezynfekujące dla Straży Miejskiej, dla Straży Pożarnej, dla opieki społecznej, kombinezony. Ja nie wiem, po prostu wygląda to, a próba kupienia tego przez nas to jest graniczy z cudem na dzień dzisiejszy. Już nie mówię o środkach, które są wymagane. Ja czekam na dostawę pierwszych masek. 1000 zamówiłem 2 tygodnie temu, dokładnie 11. Jak już wiedziałem, że coś może się naprawdę dziać i rozwijać w kierunku pandemii i do dziś nie dostałem tego. I jak wyzwaniam co kilka godzin, cały czas słyszę, że jeszcze nie ma, że wszystkie dostawy, wszystkie rzeczy, które wyprodukują, idą do szpitali, bo tam bardzo dużo brakuje. No ale to rozumiem, no powiedzmy sobie, na dzień dzisiejszy szpitale są na pierwszym miejscu. Pomimo tych problemów, z którymi jako samorządowcy zderzacie się na co dzień, bo przecież Urząd Miasta w swojej działalności został mocno ograniczony, ale w wydanym przez Pana komunikacie znajdziemy również numery telefonów, gdzie osoby starsze, osoby potrzebujące mogą zwrócić się o ewentualną pomoc. Tak, i te plakaty zostały wywieszone już w poniedziałek. 9 marca i 10 przygotowywaliśmy. Podaliśmy już wtedy, wiedząc, że idzie pandemia, telefony do opieki społecznej, do Straży Miejskiej, jeden dyżurny do urzędu i każdy dom niemalże został i każdy sklep oplakatowany i w środku każda klatka schodowa w mieszkaniach komunalnych, socjalnych oraz innych też plakaty poszły i przygotowaliśmy kilka tysięcy
ulotek i one też zostały rozdane, nie tylko w mieście, ale też na wsiach. Także pełna informacja jest i na dzień dzisiejszy praktycznie nie mam sygnałów, żeby ktokolwiek na terenie gminy został bez opieki. Z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów, które są określane jako objawy i symptomy koronawirusa, żeby w pierwszym kontakcie zwrócić się do sanepidu oraz na ten numer infolinii w NFZ-cie, dlatego żeby nie narażać też naszych mieszkańców, naszych służb. Ja w tym momencie bardzo serdecznie chciałem podziękować Straży Miejskiej, która praktycznie od dnia wystąpienia pandemii cały czas jest na nogach. 24 na dobę niemalże jeżdżą, informują, rozwożą, pomagają, wszystko. No i niestety, ale też mają bardzo dużo spraw z ludźmi i tutaj myślałem, że ta powaga sytuacji spowoduje, że niektórzy się o troszkę obudzą i otrząsną, ale no niestety tego typu rzeczy jak alkohol, choroby psychiczne czy narkotyki nadal działają. Czy wasze działania samorządu wspiera społeczność lokalna? Czy udaje się pozyskać wolontariuszy, tak jak to obserwujemy w wielu miastach, którzy są chętni do pomocy? Ja bezpośrednio działaniem tego typu się nie zajmowałem, dlatego że jest kilka organizacji, kilkanaście nawet, które same rozpoczęły działania w tym kierunku, czy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Londyckiej, czy jest kilka tych organizacji. Ja tylko podawałem to do opinii publicznej i tak samo jak restauracje i bary, które świadczą usługi przygotowania posiłków na zewnątrz, nie? Czyli do jakichś domów. No niestety to jest jedna rzecz, a druga wymagania ze strony też społecznej i bardzo często spotykam się z sytuacją, gdzie ktoś mówi, że coś chce, ale dać od siebie to nie. Biorąc pod uwagę, że na terenie naszej malutkiej gminy jest prawie 2300 emerytów, rencistów, proszę sobie zdać sprawę, jaki to jest problem. No, praktycznie nie mamy młodzieży, nie mamy dzieci, są to tylko pojedyncze osoby, trochę osób, które nie pracuje i staramy się robić, co możemy, ale powiem szczerze, że opieka społeczna naprawdę stanęła na wysokości zadania i przygotowana w opiece lista osób, które wymagają potrzeby, bezwzględnej mówię, bo cały czas nalegam to też w plakatach i na swoich mediach, że jeżeli mamy sąsiadów, mamy rodziny, mamy przyjaciół, zwróćmy się do nich w pierwszej kolejności, żeby też maksymalnie nie obciążać opiekę, bo tam nie pracuje 100 osób czy 50, tylko jest kilkanaście pań, które też pracują w trybie zmianowym, żeby to wszystko obsłużyć, żeby zabezpieczyć też systematyczne wypłacanie świadczeń, jak i przygotowanie posiłków, rozdystrybucja tych posiłków i innych rzeczy. Tak? No, sytuacja jest bardzo trudna i rozwojowa. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie na dzień dzisiejszy. Lądek opuścili kuracjusze i turyści praktycznie całkowicie. Nie mamy nikogo. To z jednej strony dobrze, a z drugiej strony źle patrząc. No właśnie, panie burmistrzu, pytanie, czy my już na dzisiaj możemy przewidywać konsekwencje gospodarcze, bo przecież to trudny czas, szczególnie dla gmin turystycznych, jaką jest Lądek Zdrój. No, gminy turystyczne i przede wszystkim gminy uzdrowiskowe, bo to trzeba podkreślić. No to wszystko wskazuje na to, że już jesteśmy miastem bankrutem. Do zera spadły wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej. Większość obiektów, tutaj mam lawinę zawieszenia działalności gospodarczej, czyli spadną wpływy z tytułu opłat podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem naszego dochodu, bo my nie mamy przecież fabryk ani przedsiębiorstw jakichkolwiek innych. Główni pracodawcy, czyli uzdrowisko Lądek Długopolesa i Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy, myślę, że to teraz jest na zasadzie pracy, wykorzystywania urlopów, opieki nad dziećmi. I za miesiąc, dwa, jeżeli się sytuacja nie ustabilizuje bardzo szybko, może doprowadzić to do tego, że zaczną się ograniczenia w zatrudnieniu. Być może częściowo, tak jak rząd obiecuje, będzie refinansował te wynagrodzenia, ale tak jak wiemy, to jest tylko pewien procent do najniższej krajowej. W związku z tym spodziewam się, że też miesięczne wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych, z tytułu PIT spadną.
Natomiast koszty mamy praktycznie cały czas te same, nawet powiem, powiedziałbym, że większe, bo już uruchomiłem rezerwę na zakup tych wszystkich środków przeciwdziałaniu pandemii. Także mamy też, pamiętajmy, na głowie wynagrodzenia nauczycieli, obsługę szkół, ale też i wywóz śmieci, zamiatanie miasta i wszystko, co z tym związane. No. Aż się boję. Zobaczcie. A tutaj z jednej strony gmina, która nie ma wpływu, a z drugiej strony lokalni przedsiębiorcy, którzy dzisiaj w tej trudnej sytuacji oczekują pomocy i wsparcia od samorządu, choćby w formie zwolnienia z czynszu. Mówiłem małym przedsiębiorcom, żeby wystąpili do mnie o zwolnienie, o zmniejszenie, umorzenie, wszystkie możliwe. Ja będę każdy rozpatrywał indywidualnie, bo jesteśmy małą miejscowością, mniej więcej wiem, jak to wygląda w praktyce, żeby nie było jakichkolwiek tam później posądzeń, że jeden miał forę, a drugi nie. I tutaj chciałbym, żeby było tak, że solidarnie ponosimy konsekwencje tej sytuacji, którą mamy w Polsce i na świecie. I też na terenie gminy. Że nie może być tak, że gmina będzie liczyć zyski, żeby przetrwać, ale dobije tym samym przedsiębiorczość małą, która jest podstawą egzystencji na terenie naszej gminy. Także spróbujemy solidarnie, to ja to sobie wszystko przeliczę dokładnie, zobaczymy, jakiego typu to jest skala. Na pewno nie będzie to dotyczyć miesiąca stycznia, lutego, bo to były miesiące zimowe obydwa, i w których no, trochę śniegu było i ta turystyka funkcjonowała. Natomiast od marca na pewno będziemy musieli częściowo przyjrzeć się każdej sytuacji. To jest w gestii tylko i wyłącznie burmistrza i nie pozwalam, żeby ktokolwiek ingerował w to. Jak wszystko zobaczymy, jaka skala będzie i jak będzie wyglądać nasza sytuacja na koncie. Ja jeszcze mam rezerwę kredytową, ale nie chciałbym sięgać po kredyt na samym początku całej tej sytuacji, bo nie wiadomo, ile to potrwa. Myślę, że to będzie koniec maja, a może i listopada. Niestety prognozy nie są najlepsze. Mówi się o tym, że najgorsze jeszcze przed nami. Panie burmistrzu, podsumowując, jakie są pana obserwacje na dzisiaj, jak zachowują się mieszkańcy w gminie Lądek-Zdrój i o co by pan zaapelował? Przede wszystkim o spokój. Wiem, że siedzenie w domu przez kilka tygodni w czterech ścianach może bardzo mocno odbić się na psychice. No, naprawdę, ograniczenie słuchania telewizji i radia, dlatego że nie wyobrażamy sobie, ile w stanie ludzki umysł jest przyjąć złych informacji i być może w środku może nastąpić jakiś bunt. Nawet nie odczujemy, co się dzieje. Dlatego proponował, żeby troszkę zająć się słuchaniem muzyki albo czytaniem książek, zająć się jakichś gier. Może do łask wróci samotnik. Troszeczkę poćwiczyć, poruszać się, wyjść na balkon, pooddychać, przewietrzyć mieszkanie, posprzątać. Oto jest wiosna, idzie, także może każdy się tym zająć. I starać się jak najmniej o tym wszystkim myśleć. I my, pracując w ograniczonym zakresie, naprawdę jesteśmy na posterunku cały czas. Pomimo, że jesteśmy grupą zwiększonego ryzyka, coraz bardziej zdajemy sobie z tego sprawę, że ludzie poddani kwarantannie siedzą w domu i te zaostrzenia kwarantanny, które jeszcze mamy, powodują, że no, czujemy się takimi troszeczkę osobami bardzo mocno narażonymi. Prowadziliśmy te środki ostrożności w ratuszu, pryskanie, dezynfekcja, zdalne obsługiwanie, ale niektórych rzeczy nie da się tak zrobić, jak wydawanie nowego telefonu, czy auto zgonu i tak dalej, które rzeczy na bieżąco musimy robić i wydawanie nowego dowodu osobistego, przepraszam, i tak dalej. No to musimy normalnie działać. Ja też mam mnóstwo rzeczy i z tego, co widzę, trochę mnie boli to, że nie zniesiono nam tych obostrzeń sprawozdawczych, jakby to było naprawdę na dzisiaj najważniejsze na świecie. Do końca miesiąca sprawozdania. Ja pracuję w zakresie, no, że tak powiem, 30-20% urzędu, a musimy przygotować mnóstwo ilość statystyk, sprawozdań, które trzeba wysyłać do RIO i nie wiem, po prostu jakby naprawdę 30 dni udało się to przesunąć, można było to zupełnie inaczej sobie poukładać, no ale nie wiem. A natomiast jeśli chodzi o ludzi, to tak jak powiedziałem, zachowanie spokoju, unikanie jakichkolwiek kontaktów, to nie ma innej metody, żeby powstrzymać tego cholernego wirusa. I jeszcze jeden apel mam, żeby te święta,
które się zbliżają, były świętami rodzinnymi, ale proszę was, nie zapraszajcie nikogo, nigdzie nie jeździcie, siedźcie w domu, przez telefon złóżcie sobie życzenia, nie szalejcie z zakupami, bo to naprawdę nie ma sensu. Wystarczy, jak będzie jajko, będzie czysto w domu, posprzątane, jakoś tak przygotowane na wiosnę, ale nie róbmy tych świąt tak, jak zawsze jesteśmy przyzwyczajeni do tego z hukiem i tak dalej, bo każdy kontakt, bez względu na to, może być tym właśnie kontaktem, który przeniesie tego wirusa. I jak wiemy, że aż 40, może 50% przenoszą to osoby, które nie mają żadnych objawów i głównie dzieci, no to naprawdę zdajmy sobie z tego sprawę, bo inną metodą nie jesteśmy w stanie zatrzymać tej pandemii, bo problem jest taki, najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że wszyscy zachorujemy na to. Chodzi tylko o to, że jeżeli rozłoży się to w czasie, to każdy z nas będzie miał równe szanse w dostaniu się do szpitala i do respiratora. Mówię o tych, którzy będą mieli mocne objawy. Bo jeżeli nastąpi to raptownie, no to po prostu tutaj we Włoszech następować będzie selekcja i będzie bardzo duża śmiertelność. Oby ten scenariusz nie sprawdził się w czasach koronawirusa. O aktualnej sytuacji w gminie Lądek Zdrój mówił burmistrz Roman Kaczmarczyk. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana redaktora. Myślę, że o kolejny kontakt za tydzień będziemy mogli przedstawić następne informacje, bo jak widzimy, sytuacje zmieniają się z dnia na dzień praktycznie, także za tydzień na pewno będą zupełnie nowe rzeczy.